Litwa przedłuża stan wyjątkowy na granicy z Białorusią. Litwa, Sejm, nie będzie zaostrzonego stanu wyjątkowego na granicy z Polską. Sejm Litwy zrezygnował we wtorek z propozycji rządu o wprowadzeniu zaostrzonego stanu wyjątkowego na granicy z Polską w związku z kryzysem migracyjnym wywołanym przez reżim w Mińsku, ale przedłużył taki stan o kolejny miesiąc na granicy z Białorusi. Przewodnicząca Sejmu Wiktoria Chrillete Nielsen wskazała, że wprowadzeniu na granicy z Polską reżimu nadzwyczajnego sprzeciwiła się znaczna część posłów. Uznano więc, że na tym etapie nie jest to konieczne działanie, ale w razie potrzeby powrócimy do tego założenia, powiedziała Chrillete Nielsen. Z wnioskiem o zaostrzenie stanu wyjątkowego na granicy z Polską wystąpiła szefowa MSW Litwy Agnė Bilotaitė. Podkreślała, że potrzebny jest to w celu zapobieżenia wtórnej migracji, gdy usiłuje się przemycać migrantów przez granicę litewsko-polską dalej na zachód. Sejm Litwy we wtorek jednogłośnie przedłużył natomiast zaostrzony stan wyjątkowy na granicy z Białorusi. Będzie on obowiązywał do 15 stycznia. Na Litwie zaostrzony stan wyjątkowy na okres jednego miesiąca bezpośrednio w strefie przygranicznej z Białorusią i 5 km w głąb kraju wprowadzono 9 listopada. Wzmocniona została ochrona granicy, a ruch pojazdów ograniczony. Wprowadzenie reżimu nadzwyczajnego pozwoliło też na wykorzystanie rezerw państwowych do radzenia sobie z kryzysem. Minionej doby na granicy z Białorusią udaremniono 23 próby nielegalnego przedostania się na Litwę. W 2021 roku granicę litewsko-białoruską nielegalnie przekroczyło już ponad 4,2 tysięcy osób, a ponad 7,5 tysięcy zostało zawróconych.